9 grudnia wspominamy świętego Piotra Fauriera, prezbitera. Piotr Fourier urodził się 30 listopada 1565 roku w Mirecourt w Lotaryngii we Francji jako syn sklepikarzy handlujących tkaninami. Od najmłodszych lat cały wolny czas poświęcał modlitwie i nauce, szczególnie czcił Najświętszą Marię Pannę. Gdy miał 15 lat, ojciec wysłał go do nowego kolegium jezuickiego, koło Nancy. Jego nauczyciele bardzo go cenili, pisali o nim: albo się modli, albo studiuje. W wieku 20 lat wstąpił do klasztoru kanoników regularnych. Swoją postawą pełną modlitwy i ascezy nie pasował do tego klasztoru, gdzie reguła była luźno traktowana. Zaproponowano mu 3 probostwa do wyboru, by się go pozbyć. Nie budzi zdziwienia to, że wybrał sobie plebanię w Manticore. Było to miejsce, gdzie mieszkali ludzie o najniższych dochodach, a zepsucie i moralny upadek parafian wymagały od Piotra ciężkiej pracy. Ksiądz Piotr wiedział, że nieznajomość religii jest głównym problemem niewiary i bezbożności w tej okolicy. Nie poprzestawał na głoszeniu płomiennych kazań w kościele, ale chodził od chaty do chaty, od domu do domu i cierpliwie tłumaczył prawdy wiary, wyjaśniając, na czym polega życie prawdziwie chrześcijańskie. Okoliczne dzieci dawaniem nagród zachęcał do uczęszczania na nauki. Doprowadził w ten sposób do tego, że ich rodzice sami starali się poznać naukę Kościoła, by wiedzieć nie mniej niż ich latorośle. Często całe dni spowiadał, żeby wszyscy chętni mogli przyjąć Komunię Świętą. Cieszył się takim posłuchem, że nawet gdy przychodził po swoich wiernych do karczmy, szli z nim bez oporu na nabożeństwa. W zdobywaniu dusz był nieprzejednany. Odwiedzał zatwardziałych grzeszników, padając im do nóg z błaganiem o nawrócenie. Czasem, by przekonać opornych, przynosił Najświętszy Sakrament i zaklinał ich, by uwierzyli w Boże miłosierdzie. Po upływie 3 lat jego parafia należała do wzorowych. Niestrudzony Piotr, nazywany ojcem z Manticore, nawrócił swoją świątobliwością i naukami tysiące niedowiarków i rozgrzał wiarę obojętnych. Kapłani sąsiednich parafii chętnie zapraszali go na odpusty i uroczystości kościelne. Piotr Fourier żył w czasach szerzącego się protestantyzmu. Zdawał sobie sprawę, że tylko właściwe nauki i wychowanie może powstrzymać tę ekspansję. Działania proboszcza nie ograniczyły się jednak do życia religijnego. W okolicy mieszkało wielu rzemieślników. Aby im pomóc i ukrócić praktyki lichwiarzy, utworzył bank kredytowy bez odsetek. Walczył też z ogólną niewiedzą, tworząc bezpłatne szkoły dla chłopców. Nauką dziewcząt zajęły się siostry zakonne. Ten zakon był również jego dziełem. Zgłosiło się bowiem do niego kilka dziewcząt, które chciały żyć w dziewictwie i poświęcić się Panu. Po zastanowieniu i konsultacji z innymi pobożnymi ludźmi przepisał owym dziewczętom regułę świętego Augustyna i nazwał je Kongregacją Matki Bożej. W regule tego zakonu był obszerny rozdział o wychowaniu i nauczaniu młodzieży, któremu siostry kanoniczki ślubowały poświęcić się w sposób szczególny. Już w 1600 roku powstał ich pierwszy klasztor, oddany pod opiekę Najświętszej Marii Panny. Papież Paweł V zatwierdził kongregację w roku 1616. Za życia Piotra powstały 32 klasztory, które później pomnożyły się i wychowują dzieci w wierze i chrześcijańskich cnotach. Obecnie zgromadzenie sióstr szkolnych de Notre Dame liczy ponad 3300 członkiń, które pracują w 34 krajach. Są obecne także w Polsce, gdzie mają kilkanaście placówek. Na Piotra Fourier spadło jeszcze jedno ważne zadanie. W 1621 roku papież polecił biskupowi diecezji Toul, aby w klasztorach kanoników regularnych przywrócił karność, a ten poprosił o pomoc w tym dziele księdza Piotra. Nie bez wahania podjął się tego trudnego dzieła. W tym celu zwołał najgorliwszych członków zakonu z kilku klasztorów. Nakłonił ich do ścisłego trzymania się świętej reguły. Reforma została przeprowadzona w części klasztorów. Utworzono z nich osobną gałąź zakonu,
którą papież Urban VIII zatwierdził pod nazwą Kongregacji Świętego Zbawiciela. Piotr również wstąpił do nowego zakonu i po 3 latach został wybrany na generała. Po wybuchu wojny 30-letniej, która ogarnęła także Lotaryngię, ksiądz Piotr z zakonem opuścił strony rodzinne i przeniósł się do twierdzy Graj. Gdy działania wojenne przesunęły się na inne tereny, proboszcz wrócił do swojego Martinsquart, ale był już bardzo schorowany i osłabiony. Ostatnią mszę świętą odprawił w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Umarł następnego dnia, 9 grudnia 1640 roku, w opinii świętości. Papież Benedykt XIII, uwzględniając jego dar proroczy i cuda, jakie zdziałał za życia i po śmierci, beatyfikował go 29 stycznia 1730 roku. Kanonizowany został 27 maja 1897 roku przez Leona XIII. Mottem świętego Piotra, umieszczanym czasem na jego podobiznach, były słowa: nie szkodzić nikomu, być przydatnym dla wszystkich. Módlmy się. Boże, Ty napełniłeś świętego Piotra duchem mądrości i miłości w posługiwaniu Twojemu ludowi. Spraw, abyśmy, obchodząc jego pamiątkę, zdołali za jego wzorem pomagać wszystkim i nikomu nie szkodzić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.